Jesteśmy na wyjeździe z Wilmy Rostelmasz w Rostowie nad Donem. Jest to nasz dostawca nowy od zeszłego roku, który dostarcza do firmy Korbany Drewnych Polski kombajny zbożowe. Wróciliśmy właśnie z wizyty z fabryki. Zakład produkcyjny jest imponującym przedsięwzięciem na 40-50 hektarach powierzchni. Oprócz kilku taśm montażowych, z których schodzą kombajny, ciągniki, sieczkarnie, fabryka ma inne działy typu odlewnie, walcownie, hale 22 laserów do wycinania elementów od najmniejszych do największych, do grubości nawet 10 mm. Pracuje w całej fabryce Rostelmasz około 7 tysięcy osób. Z tego tylko i wyłącznie na przykład na hali wycinania elementów laserowo 1000 osób. Większość poddziałów w fabryce pracuje na 3 zmiany. Na dzisiaj fabryka produkuje rocznie 6-6,5 tysiąca kombajnów, nie licząc jeszcze sieczkarni i ciągników. Jeden model ciągnika jest całkowicie robiony w Rostelmasz w zakładach, natomiast dwa ciągniki są montowane, dostarczone części zamiennych elementów z Kanady, ponieważ fabryka Rostelmasz ma swój zakład produkcyjny przejęty w Kanadzie ciągników wielkogabarytowych. Cała firma Rostelmasz ma kilkanaście zakładów produkcyjnych w całej Rosji i w przyległych państwach, a także Stany Zjednoczone, Kanada i Azja. My się udaliśmy pierwszą właśnie wizytą do tego zakładu pracy jako przedstawiciele firmy Korbanek, czyli 9 osób z firmy Korbanek i 11 dziennikarzy. Dlaczego wyjazd z dziennikarzami? Tradycją już się stało, że każda firma, która importuje maszyny do Polski, zaprasza ekipę dziennikarzy do zwiedzania i zapoznania się z nowym zakładem produkcyjnym, z nowym dostawcą na rynek Polski. Jest w tym kilka celów. Pierwszy cel to jest taki, że dziennikarze, którzy piszą o rolnictwie, mają bardzo szeroki zakres wiedzy i potrafią porównać maszyny, oferty. Widzieli wiele zakładów produkcyjnych, więc też potrafią zrelacjonować to, co widzieli. Dwa, że jest to przede wszystkim jest to relacja niezależna. Oczywiście my jako sprzedawcy musimy, że powiem, i chcemy zachwalać towar i naszego dostawcy, natomiast relacja dziennikarska jest niezależna i to też stanowi o tym, że grupa dziennikarzy zaproszonych zawsze wyda obiektywną ocenę o zwiedzanym zakładzie, a ta informacja z kolei pokazuje się na rynku i rolnicy mogą się zapoznać z opisem zakładu, z ofertą tego zakładu, który dziennikarze zwiedzali. My z Rostelmaszem zaczęliśmy współpracować, tak jak mówiłem, w zeszłym roku i ta współpraca się cały czas rozszerza, ponieważ zaczęliśmy od 3 modeli kombajnów. W tej chwili wdrożyliśmy już 4 nową, czyli mamy nową Vectora Acrossa RSMA 161 i praktycznie widzieliśmy kombajn najnowszy Torum rotorowy, który był w fabryce, a który przyjedzie do Polski. To jest pierwszy kombajn rotorowy firmy Rostelmasz w Polsce i będzie już ofertą handlową od tego roku. W planach są dalsze modele kombajnów, czyli paleta tych kombajnów się będzie powiększała. Ważnym czynnikiem jest to, że te kombajny są technologicznie bardzo zaawansowane, a jednocześnie wykazują się prostotą obsługi. No i przede wszystkim, czego nie trzeba udowadniać, czyli zawodnością, ponieważ na rynku rosyjskim sprzedaje się tych kombajnów około 5 tysięcy w ciągu jednego roku, czyli łatwo sobie policzyć, ile w ciągu kilku lat ta fabryka sprzedała, a w ogóle sprzedała ponad 2,5 miliona kombajnów, więc i to jeszcze w całej Rosji, czyli praktycznie we wszystkich warunkach klimatycznych, glebowych, rzadko można sobie wyobrazić, więc te kombajny muszą być wszechstronne i testowane do każdych warunków. A długość serii, która jest produkowana i jakość nadzoru technologicznego nad procesem produkcji zapewnia to, że te kombajny są dopracowane, przetestowane w każdych warunkach. I tutaj nie musimy się, że tak powiem, bać, że to jest jakaś nowinka czy coś takiego, ponieważ one już dawno, wiele lat chodzą, pracują i bardzo się spisują nie tylko w Rosji, ale i na rynkach ościennych rosyjskich.
ale także i były eksportowane do Kanady, do Stanów Zjednoczonych i są. Następnym czynnikiem ważnym jest to, że fabryka większość elementów konstrukcyjnych kombajnu wykonuje sama z towarów zakupionych na rynku rosyjskim, a więc to nie jest na przykład, weźmy przykład stali, stal na rynku rosyjskim, a stal na rynku Unii Europejskiej, to są różne ceny. Tak samo inne komponenty podstawowe, ten kombajn po prostu jest budowany z dobrych materiałów, ale tańszych, ponieważ to są towary, które są produkowane na rynku rosyjskim. A to ma wpływ także na produkt końcowy, czyli cenę, która, no jak wiemy, no, dla każdego jest ważnym elementem, że tak powiem, zakupowym. Z jednej strony mamy technologię rosyjską, czyli konstrukcję i podstawowe elementy kombajnu, a z drugiej około 70% wartości kombajnu to są komponenty, jak to się kiedyś mówiła, zachodnie, a teraz Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada, ponieważ i hydraulika, część elektroniki, silnik, paski, opony i tak dalej, to wszystko to są dostawcy zachodni, także ten kombajn to, można powiedzieć, kombajny w niektórych przypadkach mają więcej elementów zachodnich niż nasza konkurencja wstawionych. Kombajny te były testowane w zeszłym roku na polach, w Polsce, w 4 miejscach. Relacje z tych pokazów można zobaczyć na naszej stronie, na YouTubie. Każdy produkt nowy, który będzie przychodził do Polski, to kombajn Torum, to będzie produkt, który będzie uczestniczył przynajmniej w 4-5 pokazach takich ogólnopolskich, żeby rolnicy mogli sobie spokojnie przyjechać, zobaczyć te kombajny, pojeździć z nimi, porównać z konkurencją, czego się nie boimy absolutnie. I oczywiście, jeżeli już decyzja będą takie bliżej zakupu i jest możliwość pokazu indywidualnego u klienta, żeby się rzeczywiście przekonał, no wiadomo, kombajn to nie jest drobna rzecz, to nie jest tani zakup, to jest zakup na kilkanaście lat, a dla niektórych na całe życie, więc ludzie dobierają tego maszynę, chcą mieć z jednej strony no, rozsądną cenę, ale z drugiej strony chcą mieć pewność, że ten kombajn jest po prostu dobry. Lepiej go sprawdzić. Dodatkowym czynnikiem takim ważnym dla klienta, oprócz tego, że dostaje dobry produkt, jest to, że mamy serwis. Mamy serwis z bogatym doświadczeniem, bo jak wszyscy wiedzą, nasza firma Korbanek sprzedaje kombajny od praktycznie 30 lat. Zaczęliśmy od klasa, serwisowaliśmy go cały czas i serwisujemy do dzisiaj. Kombajny ma Safe End, że mamy mechaników z długotrwałym stażem, którzy właściwie potrafią naprawić każdy kombajn i to bardzo, bardzo szybko. Żniwa praktycznie te kombajny naprawiamy w ciągu kilkunastu godzin, jeżeli coś się w ogóle stanie. Wiadomo, że kombajn się nie psuje jak stoi w garażu, psuje się w czasie sezonu, zawsze się coś może stać i tutaj jeżeli się bierze pod uwagę to kombajn ma być niezawodny i tak dalej, to wszyscy wiedzą. Kombajn musi być niezawodny, to jest też kwestia jego przygotowania, ale też trzeba przewidzieć to, że mogą się zdarzyć niespodzianki i w tym momencie serwis, który potrafi w ciągu kilku godzin, maksymalnie do jednego dnia usunąć awarię, w momencie ten kombajn pracuje 4 do 8 tygodni w ciągu roku i wszystkim zależy na czasie, pogoda i tak dalej, no to jest najważniejsze. Nie? Oczywiście serwis się wiąże z częściami zamiennymi, czyli dostępnością. Tutaj też praktycznie mamy największy i najlepiej pracujący magazyn części zamiennych w Polsce, magazyn wysokiego składowania, w którym można składować nawet kilkaset tysięcy elementów, które są dostępne, które ze sklepu głównego, magazynu głównego do Starnowa, do każdego naszego dealera możemy dostarczyć w kilka godzin w czasie żniw i właściwie od zgłoszenia upłynie 6-8 godzin do wykonanej naprawy. Naprawa to jest też rzecz ważna, bo liczy się doświadczenie mechanika, czyli to, że on nie będzie zgadywał, a co się tam stało, tylko ma doświadczenie, potrafi prawidłowo przeprowadzić diagnozę awarii i ten mechanik nie jedzie sprawdzić, co się stało, tylko jedzie sprawdzić już częściami i naprawić ten kombajn. Oprócz oferty tej, powiedzmy, szerokiej kombajnów, docelowo oferta będzie uzupełniona o tym, co już mówiłem, czyli ciągniki Versatile. Tutaj jeszcze jest temat dostaw tych ciągników z Kanady bądź
z Rosji. W tej chwili prowadzimy rozmowy z dostawcą. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy w stanie zaoferować te ciągniki klientom. To są ciągniki od mniej więcej 300-340 koni, nawet do 600 koni. To jest sprawa niedalekiej przyszłości.